In and out. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym wideo. Podsumujemy ostatni miesiąc, opowiem co się dzieje z Bitcoinem, powiem moimi oczami, co ja tutaj widzę na wykresie. Sytuacja z Bitcoinem. Bitcoin jest bardzo bullish, pomimo tego, że mam tutaj ukośny zabójca 0,66 logarytmicznej skali od ATH, który dał już reakcję raz, dwa, trzy razy, tak? Bitcoin w strefie dalej rocznego CC, ale nie przeszkadza mu to, żeby iść do góry. Należy pamiętać o tym, że każdy support albo opór prędzej czy później zostaje rozjechany. Na urządzeniu ATAS mamy sytuację przedstawiającą nam bardzo bullish układ, tak? Za każdym razem, gdy Bitcoin podchodził do góry, robił cofkę na pullbacku, robiło się bullish CVD, tak? Delta niżej, cena wyżej niż poprzedni dołek. Jest to bullish znak. Kolejny raz próbuje przebić poziom. Na pullbacku, znowuż delta niżej, czyli więcej ludzi shortuje, tak? Więcej ludzi gra short, cena idzie dalej do góry, czyli jak się obstawia ten poziom limit orderami, później wypycha cena do góry. Ponownie, znowuż to samo, delta niżej, cena wyżej. Ponownie, cena wyżej, delta niżej, tak? No i teraz jesteśmy tutaj już pod bramką, mógłbym powiedzieć, tak? Oczywiście ja tutaj nie polecam longować, a może cena wystrzeli. Nic tak naprawdę nie mogę polecać, tak? Może akurat wyszeli, ale to jest znak bullish, z tym, że longi bardziej na dole range, a nie u góry range. Podsumujmy sytuację na naszej grupie. Od tego czasu, gdy Bitcoin wybił tutaj ten punkt, tak? Moja inwalidacja wszystkich układów bearish zakładała wybicie ceny Bitcoina tych poziomów, tak? Od tego miejsca się zmienia na bullish. Bynajmniej w moich oczach, tak? To był ten punkt taki kluczowy. Od tamtego miejsca się przerzuciliśmy ekstremalnie na pozycję long, tak? W tym czasie tutaj, to nawet nie odtąd licząc, ale w tym czasie na grupie rozegraliśmy, a tu jest dokładnie Emil napisał, tak? Do 21 października 161 pozycji, z czego 128 były wygrane, a 33 przegrane. 33 przegrane i chyba większość z tych przegranych to był akurat short. 128 wygranych, z czego około 80-70% to pozycje swingowe bazujące na osi czasu tygodniowej, tak? Na monetkach, które miały odpowiednie układy z odpowiednią strukturą i cash flow na dużej osi czasu, tak? Czyli takie układy, które dają potencjał na trzymanie monety na kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet kilka lat, tak? Może i nawet kilka lat, tego nikt nie wie. Tych monet, no, strasznie dużo wykreślaliśmy. Większość z nich i tak, no, oczywiście nie da rady we wszystko wejść, tak? Bardzo często wszystkie uderzały w poziom w jednym czasie i wymyśliliśmy ulepszenie na grupie. Special levels. To są. Tutaj jest bocik, który informuje o poziomach wykresów, których ja nie wklejam na grupę, tak? Pomimo tego, że dużo wykresów tutaj na grupę jest wklejanych, to jak one są wklejane wcześniej troszkę, tak? Jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś tam o nich zapomni, tak? Po prostu jest tego zbyt wiele na co dzień, tak? Aby to wszystko ogarnąć, opanować. Także mamy pomocnika. Tutaj jest bocik, do którego każdy oczywiście może mieć dostęp, tak? Są tutaj moje poziomy. Na początku były to tylko poziomy, gdzie nie było ceny, teraz już jest ustalone. Należało tutaj popatrzeć oczywiście po czasie, tak? Kiedy tutaj, w który poziom czas, tutaj jest czas podany, kiedy został uderzony. A teraz już została naniesiona poprawka i są również dokładne levele, które należy traktować jako strefę, tak? Alarm jest na kreseczkę, ale to traktować jako strefę. Coś, co ułatwia nieomijaniu wejść, tak? Można zawsze wejść na taką bicikę i zobaczyć, co tutaj przyszło. Są poziomy, które ja wykreślam dużo, dużo wcześniej, tak? Zanim cena tam jest. I tutaj patrząc, co się działo, tak? PHB to jest dzisiaj, to jest oczywiście mój czas. Mój czas to jest czas azjatycki plus 7. Godzina jest tutaj na dole, 14:16, tutaj server time, to czas serwera to jest nieważne, bo to jest czas, w którym serwer operuje, tak? PHB 0,8994. Jedziemy do PHB.
Tam już czas 30 minut, bo na tej szukałem potwierdzenia. Jest poziom, którego nie wykreśliłem na grupę, tak? No bo byłoby tego za dużo. A tutaj jest przypomnienie, wystarczy włączyć sobie wykres i zrobić szybkie rozeznanie, skąd ja mogłem ten poziom wykreślić. Tak, oczywiście na grupie jest edukacja. Wystarczy Fibonacci pociągnąć, jeden poziom, strefę zaznaczyć. Jesteśmy tutaj zainteresowani. Potwierdzenie nasze z naszych świeczek, z naszego indykatora, bardzo mile widziane. Oczywiście, kto ma ochotę, tak, w miarę możliwości. Trzeba być przy ekranie. Kolejna monetka DAR. 1.12743. Dochodzi alarm, poziom. Pobuja się troszkę, leci do dołu, tak, ileś tam procent. Ale to wszystko jest oczywiście, te shorty to bardziej pod prąd grane, tak, ale nie będzie wszystko zawsze rosło. To, że idzie do góry, nie znaczy, że nie można tutaj na korektę przeskalpować do dołu, tak. SSV kolejne 22,63. To był w poziom, był wczoraj uderzony, tak? Uderzył poziom, jakiś tam mniejszy czy większy ruch jest. Mina 0,8815. Akurat w punkt odbicia. 10% też pod prąd grany, bo to short oczywiście, longi też tam były, tak, ale tu pod short na day trade, na day trade. HFT. Tutaj jest tylko czas. 8.53 mojego czasu. No, czyli gdzieś w tej okolicy, tak, jakiś tam mniejszy czy większy ruch poszedł. 4%, 5% na razie tylko. RLC 1.594. A to strefa tutaj, tak. Coś tam się ruszyło. 4%, nie za wiele. CTC. A to był poziom ze wczoraj, tak. Ale jeszcze się buja w strefie, nic specjalnego nie wyszło. SWEAT. Monetka do liczenia kroków, tak. Zero kropka zero jeden jeden osiem zero cztery. Jakieś tam 11% poszło. Kolejna słat ponownie. Fitwi. Te chłopaki na grupie się porozmawiają, porozmawiają, w co wchodzić, co nie, tak? Oczywiście z potwierdzeniem jest lepiej wejść. Stop loss krótszy. To było gdzieś w tym miejscu. Tutaj potwierdzenia z naszego, no, bynajmniej takiego, jakiego ja wymagam, nie było. Ale jakiś tam mniejszy czy większy ruch. Poszedł 6%, tak? Clay. 0.2197. To ze wczoraj, tak? Jakiś tam ruch na 9% pod prąd poszedł, a tutaj można było przypilnować też na longa, już ominąłem. Właśnie po to jest ten bocik, także ja dużo mogę wykreślić, a później zapomnę o tym, się zgubi, tak? A tutaj bocik przypomina o poziomach LDO 2.6408. W tych miejscach, tak? Także pod prąd, short grane, ale jakieś tam 6% jest. Co mamy dalej? IOTA. A tutaj akurat longi, tak? Na grupie w tym miejscu akurat było dużo więcej longów podanych, a o tych przypomniał bocik. Akurat z Total, gdy Total walnął, Total 2 walnął swój poziom, to i tak wszystko odbija razem z Total, tak? Bardzo ważny poziom na Total. IOTA 0.1699. 22, tak? Mojego oczywiście 22. LTC 66,21, także 22. A to wszystko w jednym czasie akurat uderzało razem z panem Bitcoinem.
Co mamy dalej? STX. Także razem z panem Bitcoinem o tej samej godzinie. No ale te poziomy były ustalone, no, wyznaczone osobno, a wszystkie walły w tym samym czasie. I tak się zacząłem zastanawiać, co to za zbieg okoliczności. Także poziomy wyznaczone osobno, nie patrząc na Bitcoina. Akurat w jednym czasie wszystkie doszły tam, gdzie miały dojść, tak? Kolejna monetka. Mana. 5.54, 22, też ta okolica, tak, po wykresie widać ta okolica, 22% i jedzie dalej, kolejne SUI, 5.54, 22, a też akurat SO, SUI poszło fajnie, 35%, także sporo tych monetek, AXS. Także poszedł fajnie. 5.595. Także sporo tych monetek tutaj jest. Bocik jest w użyciu od. Zrobiliśmy 14, w użyciu wszedł 15, tak? Co na tym bociku mamy? To są wszystkie monetki, które zostały rozegrane z tego bocika. 40 chyba, 3 monety, o ile się nie mylę, wyszło chyba 6 przegranych, tak? 6 czy 7 przegranych. I plus te, które ja skancelowałem, tak? Na przykład Runę, to była jedna z pierwszych na próbę. Ja po prostu napisałem na grupie, że Runę, poziom był wykreślony gdzieś tutaj. Rzeczkam troszkę wyżej, bo wolumen był za duży, tak? Na Atas pokazywało nadal za dużo. Że chce iść do góry troszkę, tak? Cena się pomieliła kilka dni od naszego poziomu, tak? I dopiero nurka dała 2 dni, 20 godzin. Na poziomie się pobujała. GMT od samego początku zaczynając, tak? To było w tych okolicach 15. 15, tak? Także pod prąd, scalp. Lub daytrade, tak to woli, tak? Scalp, daytrade, wszystko co jest pod prąd, to bardziej jako scalp raczej, tak? Bo a trend jest do góry. Trend jest do góry, tak? Ale można także złapać taki short jak ten ARK. ARK 15 o 19 godzinie mojego czasu oczywiście. Grając pod prąd, także można złapać coś na 34-35% do dołu. Nic nie przeszkadza. Tidex 23.11. Także 15. Kolejna monetka, która została złapana pod prąd, ale z dobrym rezultatem. I później oczywiście long od VWAP, strefy VWAP w dwie strony. To są poziomy, o których ja bym sam zapomniał, jakbym dostał alarm, na przykład bym spał, tak, o takiej godzinie. To jest poziom, który ja wyznaczam, gdy monetka jest w tym miejscu, tak. Ona jest w tym miejscu. Tutaj, zanim tutaj dojdzie, można o tym zapomnieć, a później jak dojdzie, jeżeli reakcja jest szybka, no to można nie zauważyć tego alarmu, tak? Taki bocik pomaga w dopilnowaniu takich pozycji, na które się czeka, tak? To są lepsze miejsca, na które się czeka. Jeżeli reakcja na nich jest, to jest, no, oczekujemy lepszej reakcji, tak? Z takich punktów. To są ważniejsze punkty wykreślane z większej osi czasu. Jeżeli jest reakcja, to powinna być większa. Teoretycznie. Kolejna monetka od początku. Lina, tak? Tutaj akurat 25%. CVC. CVC akurat był zając, tak? Monetka grana pod prąd. Zając, czyli uciekło. Uciekło. Kaczka upolowana, pozycja zając uciekło. Kolejne pozycje były wyznaczone z metodyki u góry, ale tutaj była przegrana akurat. Nie można wszystkiego wygrać oczywiście. ZRX 10.15, 16. A ZRX był na grupie wykreślony akurat, że to było ważne miejsce, bardzo ważne miejsce dla ZRX. Poziom specjalny 39 do dołu, także grając pod prąd, tak, bo jest w uptrendzie. Ale korekta prędzej czy później przychodzi.
A sprzydałaby się taka na Bitcoinie, co? Big time. 8:40. Big time. 10:19, przepraszam. 10:19. 16, tak? Wykres wykreślony wcześniej. 16. No, okolica, tak? A cena dochodzi także pod prąd grając. Short, ale 33% cena zrobiła. Problem oczywiście z dotrzymaniem pozycji. To jest druga sprawa. Już jest ciężej. Co mamy dalej? Total Nail Blur. Blur była ładna pozycja, kilka razy uderzana. To warto o niej wspomnieć. Jest Blur. Jest i Blur. Blur wczoraj akurat nam strefę na short rozjechał, też grany pod prąd. Pierwszą bynajmniej, druga została zaliczona. Monetka Blur 19:13, 17, tak? Tutaj wiem, że było dwa razy uderzane, później dzisiaj Alan także przyszedł w późniejszym czasie, tak? Blur ładnie dał do góry. Szkoda, że wczoraj się pod prąd wrypaliśmy, ale trudno. Także tyle. Chciałem zaprezentować naszego bocika, który z pewnością ułatwi. Ja oczywiście tutaj piszę komentarze. O, Blur był tutaj drugi raz. Ja piszę komentarze, jeżeli na czas zauważę coś, tak? Jestem w stanie ocenić, czy będzie reakcja, czy nie będzie, tak? Mogę taki komentarz napisać, jeżeli jestem oczywiście przy ekranie. Problem jest z alarmami także, bo jak śpię, nie jestem w stanie wyłączyć alarmu, tak jak tutaj. Zapomniałem o tym alarmie wyłączyć. Tutaj musiałem poinformować, że ten alarm już był raz uderzony na GMT. Zapomniałem go po prostu włączyć po pierwszym razie, jak reakcję dostał. Należy nadzorować. Na razie zrobiliśmy w ten sposób, że jeden alarm przychodził kilkukrotnie dotąd, aż go wyłączyłem. Teraz jest już zrobione w inny sposób. Jeden alarm będzie przychodził po prostu jeden raz, tak, bo za często było spamowane dużą ilością alarmów. Mam nadzieję, że tak będzie lepiej, tak będzie wygodniej. O, już alarmy zaczynają mi dzwonić. Może jednak wyłączmy wszystkie na chwilkę. Wracając do Bitcoina. Nasz bocik się ładnie prezentuje. Bitcoina pozycji oczywiście na nim nie wykreślamy. Bitcoina ostatnio no, coraz mniej chcieliśmy grać, tak? Te altcoiny się tyle ruszają, że skoncentrowaliśmy się na altcoinach. Pan Bitcoin. Jeden short zagrany, drugi short zagrany, trzeci short zagrany i tutaj przegrana, tak? Czwarty short zagrany o 0,424. W momencie, gdy będzie przebijał ten poziom, kolejnym miejscem zainteresowania dla mnie jest dopiero 40 325. Kolejna, to nie jako strefa, bardziej jako dokładny punkt, 4730, 41 225. To jest wykres Coinbase, tak? Jeżeli by Bitcoin tutaj przechodził przez te strefy. Na razie jeszcze nie przeszedł, tak? Wszystko jest możliwe, ale po Delcie, po CVD widać, że bardzo chce do góry. Oczywiście lepiej, żeby sobie jeszcze cofnął, jeszcze raz przykonsolidował. Tak, o ile się coś tutaj nie zmieni na kolejnych dniach, zawsze może wszystko się zmienić, tak? Delta w tym momencie jest bullish, a jutro może się zmienić. Także tutaj należy to obserwować. Najlepiej zmniejszyć czasu. Przyjrzyjmy się z mniejszej lokalnie. No niestety nic, Paryż na razie nie ma. Znaczy niestety albo stety.
A ja wolałbym oczywiście tą korektę dostać solidną, ale nie zapowiada się, tak? Ale wszyscy czekają, albo inaczej, większość ludzi prawdopodobnie czeka na korektę, tak? Jeżeli coś poszło, taki spory kawałek, to wydawałoby się, że powinna przyjść korekta, tak? Nie zapominajmy o tym, że Bitcoin podczas największych ruchów, no, niestety leci sam i na korektę nie wraca, tak? Podczas największych ruchów, tego można się spodziewać po Bitcoinie, ten na wykresie Coinbase. Jeżeli nałożymy VWAP od dołka na wykresie Coinbase, tutaj utrzymuje się na jednej z band VWAP, tak? To jest banda górna VWAP i to jest ogólnie bullish. To jest ogólnie bullish znak. Utrzymanie tej bandy, tej strefy wolumenowej jest bardzo bullish. Jeżeli dopiero zacznie spadać pod tą strefę, czyli tą niebieską linię, może wyłączmy tutaj lokalny view, tak? To jest bullish. I kolejną strefę ma dopiero gdzieś tutaj, tak? Patrząc na view. A view działa w ten sposób, że jeżeli ta strefa jest utrzymana, będzie chciał iść do tej, tutaj, a później rozwiązanie zagadki, czy po jakimś tam czasie będzie wracał do tego środka, tak? Ten środek VWAP prędzej czy później on i tak będzie odwiedzony. Tak jak był tutaj odwiedzony raz, tak? W tym miejscu. Później drugi raz nie doszedł. Bardzo bullish znak, tak? I do góry. Także na razie znaków bearish brak. Oczywiście wszystko może się zmienić, jak to w tradingu jest, z godziny na godzinę. Ale to na razie jest bardziej prowzrostowo. Tutaj wracając do naszej grupy. Z okazji Black Friday zrobiliśmy ofertę na naszą grupę. Razem z materiałem edukacyjnym, tak? Bo grupa jest sygnałowo-edukacyjna, gdzie można nabrać odpowiedniej wiedzy, tak? Oferta na 3 miesiące $150, $150, tak naprawdę, tak, bo w kryptopłatności, nie w dolarach, abonament 3 miesięczny, a z okazji Black Friday $500 na dożywotni, tak, dopóki grupa będzie istniała, to $500 jednorazowy payment, tak, z okazji Black Friday oferty. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie na grupę. Zostawimy to, aha, bo wideo teraz nagrywamy, a zostawimy to może jeszcze na kilka dni, tą ofertę, tak? Tam mamy kolejne pozycje wykreślone na blur. Nic specjalnego dzisiaj akurat nie znalazłem na wykresie, muszę powiedzieć szczerze, tak? A to są strefy, które będę polował z pewnością. Nie są to specjalne układy, ale na fajniejsze zagrania wypadałoby poczekać na korektę Bitcoina, ale Bitcoin na razie nie chce wracać, także wszystko, co mogliśmy rozegrać do góry, już leci do góry, tak? Patrząc na wykresy, które wkleiliśmy przez ostatnie kilka dni. A to akurat do dołu klej. Eskal, tylko skalp do dołu, do góry, przepraszam. Magic niestety nie doleciał do naszej strefy i poleciał sam. Blur, tak, tutaj nasza strefa pierwsza rozjechana, druga miała reakcję. Poprzeczkę teraz na long podnosimy. Tutaj lista z tego tygodnia. Win and loss, wszystko co było rozegrane. Magic nas rozjechał tutaj na short, a SKL wygrany. GMT pod prąd, shortik, ale ładnie wszedł. Lit short pod prąd, ale także ładnie wszedł. RLC. Opcja. Opcja pierwsza rozjechana, opcja druga weszła ładnie. W ten sposób to oznaczamy, tak? Pod wykreślikiem później, co się stało. Zając to przegrana, kaczka to wygrana. A takich punktów, gdzie
dwie strefy. Zaznaczam, jest mniej, tak, ale to na wszelki wypadek, jak Bitcoin leciał do góry. Druga strefa, ale oczywiście zawsze lepszą, tak? To pytanie, czy zawsze dojdzie. GPT niestety sam źle oceniłem, bo powiedziałem, że nie gram tutaj short, a short wszedł ładny. A teraz już chyba jest w strefie drugiej, tak? Druga strefa. A zobaczmy GPT, bo ja już zapomniałem o tym. Mamy GPT, tak. Pierwszą reakcję miała druga strefa, o której no, sam zapomniałem, dlatego warto mieć takiego budzika, który przypomni, tak? Mierzy się na jakąś strefę, a później się o niej zapomni. Czasami bywa to problematyczne, tak? Gdziekolwiek by ta strefa nie była, jak się nie zapomni, nie nastawi alarmu, to można się nakreślić wykresów, a później pozycji tak nie zabrać, tak? Także szkoda. Zobaczmy, co dalej. Link jego strefy. O, link akurat tu od pierwszej strefy miał reakcję, a ja bym poczekał, albo inaczej życzeniowo, ja bym chciał, żeby link spadł do tej drugiej strefy. Dla mnie tutaj ta druga strefa, gdzie jest ten VWAP, to jest VWAP ciągnięty od początku istnienia linka na wykresie Binance. Jeżeli on by tutaj walnął, tam po jakimś czasie pochodził sobie i tutaj igła by poleciała. Tutaj bardzo jestem zainteresowany pozycją long. To jest około okolic tam $12, tak? A może jakiś Bitcoin pullback by agresywniejszy zrobił, to wtedy link jakby leciał na $12, to z pewnością szybko byłby, ja zakładam, że bardzo szybko byłby wykupiony, tak? Na razie się odbiło od pierwszej strefy. Link ma potencjał, tak? Ma potencjał dalej jeszcze do góry. Tylko no, ja wolałbym, żeby tę strefę zaliczył. Near jako jedyna z monet, short wszedł, long wszedł i teraz jako jedyna moneta nie dotarła do kolejnego boksa, tak? Kolejny, na który czekam. True. Tutaj true, bardzo duży boks, ale no, czasami boks jest większy, potrzebny jest większy, bo moneta ma prawo się poruszać w danej strefie, tak? Boks, który jest większy, ma oczywiście zawsze większy potencjał, dlatego jest dla bezpieczeństwa dawany na większych rozmiarach, tak? Tutaj popatrzmy na true. Strefa większa. Risk to reward nie jest aż taki fajny, jak jest duża strefa, tak? Ale dla bezpieczeństwa strefa większa 8% i poruch tam 33%, także jest ok. To samo C98, tak? Strefa większa, bo potencjał także większy. Na razie jeszcze jest w strefie. Chyba wyszedł ze strefy, tak? Tia. Jest i Tia. No powiedzmy, że mizerny ruch, ale jest, tak? Tia nie poszła. A dalej jest potencjał, dopóki nie będzie spadała tutaj. No, kolejny Fibonacci, oczywiście 0,5, tutaj jest na 4,8335. Wolałbym, że jak się utrzyma tutaj nad tymi wyłopami, będzie to bardzo bullish, tak? Żeby się utrzymało i wyszło stąd do góry, byłoby to extreme bullish, jeżeli by nie spadło do 0,5. Jeżeli spadnie do 0,5, to kolejne zagrania tutaj. AMX tutaj już reakcję akurat miał.
Na którym wykresie to było teraz? Akurat ten wykres. 4 godzinówki AMX, tak czy inaczej, no potencjał jeszcze ma, pomimo tego, że poszedł tak daleko, tak? Jeszcze ma kawałeczek mocy widać. Co najmniej ponad szczyt, tak? Także tutaj na AMX warto się przyczaić po raz kolejny. Są jego poziomy. Ta strefa dla mnie jest dalej, jeżeli by tutaj cokolwiek leciało w tą strefę, pomimo tego, że złamałby trend, tak? Tutaj tak jestem zainteresowany do góry go wyciągnięciem. W tym miejscu już jest oczywiście ciężej do złapania. Ostatnia pozycja z tego, z tej strefy, z VWAP. Jak to mawiałem, im dalej plus, tym ciemniej, tak? To już jest no, bardziej ryzykowne podejmowanie się pozycji long, no ale leci dalej do góry. Pozycja TIPO, jedna z ulubionych monet, która jest na Maxie. Poszło sobie ładnie, ten TIPO szczela po 30-60%, tylko problem z liquidity, tak, z wyjściem z pozycji niestety. SKL, który i tak longowaliśmy pod oporem. Jego strefy zostały zaliczone i na razie ma game over, tak? Pomimo tego, że wybijał łodygami, tak? Jego poziomy. Nie udało się wejść na samych łodygach, udało się wejść w tym miejscu. I market starszy zmiana, niższy, pierwszy niższy dołek, niższy szczyt i dodał. Pomimo tego, że tutaj też graliśmy na odbicie long, raczej już ma SKL, tymczasowy koniec kariery w krypto, ja to tak nazywam, tak? Niższy szczyt, game over. Będzie się turlał. No, takich monacik było wykreślonych dokładnie 126, tak, wygranych, to o ile się nie mylę. A 36 stop lossów z przegranymi także należy się liczyć. Nie można wszystkiego wygrywać. I należy pamiętać o zarządzaniu kapitałem, risk management, tak, który jest bardzo ważny, pomimo tego, że może być bardzo dużo wygranych, kilka przegranych, jeżeli nie są rozsądnie zarządzane fundusze, może okazać się zgubne, tak? Także przed tym uczulam. Z tego, co na grupie rozmawialiśmy, to wiele osób miało tak, że przez jakiś okres czasu wygrywali, 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 a później jedną, dwiema czy trzema pozycjami przegranymi niszczyli sobie depo, tak? Albo sporą część depo. I czego my uczymy na grupie, tak? Aby stop loss ze strefy zawsze był minimalny, czyli jedna świeca. Przykładowo, do tego mamy naszą strategię, tak? Indykator. Tutaj czekaliśmy na short, tak? Tutaj potwierdzenia nie ma. Nasze potwierdzenie pozycji short przyszło dopiero w tym miejscu, pomimo tego, że jest późniejsze, tak? To jest nasza strategia. Wejście 1 trzecia połowa świecy i stop loss ponad świecę. Za każdym razem, jeżeli stop loss jest wybijane, to tracimy tylko jedną świecę, tak? Nie budujemy pozycji, nie dokładamy. Jeżeli budujemy pozycję, to tylko na obszarze tej jednej świecy. Tutaj graliśmy pozycję long, z tego miejsca była wykreślona, tak? Bazując na tym. Stop loss kawałeczek pod świecę, od połowy świecę, a może pokażę, gdzie to było. W tym miejscu SKL. Dokładny punkt, pomimo tego, że to jest w tym momencie, w tym miejscu lokalnie pod prąd, tak? Wejście pod świecę, połowa świecy i stop loss króciutki. Grając jedną pozycję do dołu, a drugą do góry. Jakiś tam, przynajmniej kawałeczek, tak? Mniejsze czy tam większe. Mniejszy czy większy ruch, to było dokładnie z godzinowego już czasu. Jakiś tam ruch się wykonał. Nie za duży, tak, ale stop loss także jest relatywnie krótki.
Także no, ja jestem zwolennikiem takiego czegoś niż dokładania do pozycji. Na początku mojej kariery bawiłem się w pana Zaorskiego, tak? Uśrednianie, 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 uśrednianie. Dla tych, co nie wiedzą, pan Zaorski teraz. Ja oczywiście do człowieka nic nie mam, tak? Bo ma swój sposób gry, którego ja nie polecam, tak? Jako zawodowy trader. Sposób uśredniania, który łapiąc jedną falę pod prąd, może być zgubny, tak? Z tego miejsca 33 uśrednia, uśrednia, uśrednia. To nie wiem na jakiej zasadzie, ale uśrednia, tak? Co jest zgubne w takim uśrednianiu? Można złapać się na jedną taką falę pod prąd, uśredniając, tak? I wyzerować sobie depo. Pomimo tego, że tutaj można sobie tak grać, 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 tak? Wychodzi z range, wraca do range, później jedno pod prąd pojechanie i już jest problem. Także ja jestem zwolennikiem, no, nie, to nie jest, że ciasny stop loss, tak, ale metodyki, która pozwala na prowadzenie konkretnego stop lossu, tak, konkretnego stop lossu. Wymaga to oczywiście czasu i siedzenia przy ekranie, tak, aby to wysnajperować, ale tak jest lepiej, tak, tak jest lepiej. Tutaj pokażę przykład na monetce, która załapała stop loss. Ja wykreślę wykres. Emil dał SSV wczoraj. Jedna świeczka, stop loss. Wyszedł powyżej. Koniec, tak? To było w tym miejscu dokładnie. Oczywiście to potwierdzenie nie było solidne, bo na Zoomie rozmawialiśmy, że to nie ma jeszcze fajnego potwierdzenia. Ale można było zaryzykować. Jest nasza świeca. No, ja oceniłem, że tutaj nie będziemy wchodzić. Oczywiście już po tym, jak cena się kawałek ruszyła, tak? Ale tak czy inaczej, stop loss, jedna świeca, tak? 2,2%. Bo nigdy nie wiadomo, czy to się zatrzyma tu, czy się zatrzyma tu, tak? Nie jestem zwolennikiem uśredniania takiego kawałka. To jest no, wbrew moim zasadom. Pomimo tego, że box mam tutaj duży, to i tak wolę poczekać na potwierdzenie, którego oczekuję. Przyszło, nie przyszło. Z godzinówki nie przyszło. Z dwugodzinówki słabsze. Po takiej dłuższej świecy, tak, która jest, ma więcej niż połowę zgaszoną, można już coś pomyśleć, tak, ale to nie jest potwierdzenie. No, tutaj dla mnie nie przyszło. Za mało, aby wejść w pozycję. Oczywiście, no, jeżeli ktoś chodzi do pracy, tak, no to ja rozumiem, że nie ma wyjścia, tylko należy się liczyć z tym, że należy porozstawać ordery, tak, i liczyć na najlepsze, ale to nie zawsze wychodzi, tak. Dobra, to nic, a na tyle w tym wideo. Zapraszam wszystkich na grupę, zapraszam także na okres testowy, że sobie zobaczyć, zapoznać się, czy komuś odpowiada, czy nie. Do usłyszenia na kolejne wideo, na którym prawdopodobnie Bitcoin zrobi kolejny szczyt. Miłego dnia.